fałszywy alarm! To swoi! Grasuje tu dużo bandytów. Często nas napadają. Ostatnie kilka dni był spokój. Co wy tu, diabła, robicie? Spodziewałem się was w Jackson. Próbujemy uruchomić elektrownię. Była na chodzie, ale jedna z turbin się spieprzyła. Mamy prąd, Joel. Znaczy, mieliśmy. Musimy go przywrócić teraz. Nie wierzę. Ej, wy macie konie. I to nie jednego. Hej, Tommy, pomóż mi z tym! Sorry, zaraz wracam. Mogę? Oczywiście. Lubi, jak się go drapie za uszami. Jeździłaś kiedyś? Właściwie tak. Kiedy ostatni raz siedziałaś w siodle? Winston, jeden z żołnierzy. Dał mi kilka lekcji. Możemy się później wybrać na przejażdżkę. Byłoby super. Proszę. Hej, dzięki, Tommy. Spoko. Dobra, kontynuujmy wycieczkę. R? Ta? Co tu robisz? Miałeś wrócić rano do domu. Czekam na Hausera i chłopaków, żeby mnie zmienili. Nie, damy sobie radę. No już, wracaj do rodziny. Wytrzymam jeszcze te parę godzin. Okej, trzymaj się. Maria! No mów. Jesteśmy w sterowni. Steve zaraz wszystko uruchomi. Chcesz przyjść i zobaczyć? Wolę coś z jej serii. W sumie teraz i tak moja kolej. Pójdę z tobą. Idź z Marią, przegryź coś. Joel! Chodź, Eli. Chłopaki mają co robić. Wysyłam do was Tomiego bez odbioru. No chodź. Już szósty raz próbują naprawić te turbiny. Jesteśmy tu niecały tydzień, a ja mam wrażenie, że minęła wieczność. Mam coś dla ciebie. W zeszłym roku wróciłem do domu, do Teksasu. Większość naszych rzeczy przepadła. Większość. Masz. Trochę wyblakło, ale poza tym jest okej. Nie trzeba. Na pewno? Przecież... Powiedziałem, nie trzeba. Okej. Zachowam je dla ciebie. Tommy. Musimy porozmawiać. Na osobności. Tak, jasno. Tylko sprawdzę, co tam u chłopaków. Chodź. Koniecznie musisz odwiedzić nasze miasto. Mieszkamy tam w ponad 20 rodzin. Maria i jej ojciec wszystko zorganizowali. Osada jest samowystarczalna. Mamy tam rośliny, zwierzęta. Pamiętasz, jak myśleliśmy, że tak się już nie da żyć? Nam się udało. Jak się chronicie przed zagrożeniami? Dorośli patrolują teren w systemie zmianowym. Mamy nawet urodzenie elektryczne. Pozostaje jeszcze problem zarażonych. Co poradzić? W takim świecie teraz żyjemy. Nie trzeba się godzić na taki świat. Gadasz jak Marlin. Hej, piesku. To Buckley. Nie jest psem obronnym, ale to poczciwy zwierzak. Te dwa bystrzaki postawią elektrownię na nogi. Chyba tym razem się uda. Nie wierzysz nam? Tego nie powiedziałem. Stawiamy $1,000,000, że zadziała. Jasne, a ja dwa. Już prawie skończyliśmy.
Musimy jeszcze tylko włożyć osłonę. Nie śpiesz. Czas zabrać się do roboty. Niezła ta wasza ekipa. Tak, są nieźli. To miejsce dało im drugą szansę. Chyba wszyscy ją dostaliśmy. Dlaczego nie jesteś w Bostonie? Miałem niezłe przejścia, braciszko. Chodzi o tę dziewczynkę, nie? Chodzi wyłącznie o tę dziewczynkę. No? No to dawaj. Jest odporna. Odporna na co? Daj spokój. Mówię serio. Wdychała tyle zarodników, że powaliłoby tuzin ludzi. I nic. Ja też bym nie uwierzył. Ale mam dowód. No dobra. Może uwierzę. Ale co robicie tutaj? Miałem dostarczyć ją do świetlików. Ale skoro to są twoi znajomi... Dokończ to zadanie i zgarnij całą zapłatę. Świetlika nie widziałem od lat. Ale wiesz, gdzie ich szukać. Nie proszę cię o wiele, Tom. Potrzebny mi prosty sprzęt i mogę potem stąd spadać.
Właściwie dlaczego myślisz, że ci pomogę? To nie mnie masz pomóc. Tommy, tu chodzi o twoją sprawę. Moja sprawa to teraz moja rodzina. A to nie jest taki sobie zwykły spacerek, wiesz? Jezu, chłopie! To niech Maria wyśle tam twoich nowych kumpli i oni to załatwią. Oni też mają rodziny. Tommy, potrzebuję cię! Potrzebujesz sprzętu? Spoko. Ale ta dziewczyna to już twój problem. I właśnie tak mi odpłacasz, co? Odpłacam? Za te wszystkie lata, przez które cię niańczyłem. Niańczyłeś, tak to nazywasz. Dla mnie te lata były jednym wielkim koszmarem. Przeżyłeś tylko dzięki mnie! Nie było warto. Daję ci lek dla ludzkości, a ty zgrywasz nadąsanego chłopczyka. Nie jesteśmy w Bostonie. Jeszcze raz mnie dotkniesz, to porozmawiamy inaczej, braciszku. Co to było? Atakują nas. Pamiętasz jeszcze, jak się zabija, nie? Cie. O, w mordę, bandyci! Nie pozwólcie im się dostać do budynku! Widzicie coś? Mamy ich. Chodźmy na most! Bandyci próbują wejść do budynku! Jesteśmy w potrzasku. Idziemy do was! Zostańcie... No tutaj, Eli, schowaj się! Maria! Come on!
Zatłukliśmy tych sukinsynów! Musimy się dostać do dziewczyn! Idę za tobą! Joel! Rób co trzeba! Nic ci nie jest? Nie, wszystko okej. Okay. Ruszyli na nas ze wszystkich stron. Maria potem krzyknęła, że musimy uciekać. To przewróciliśmy stoł, a wtedy ten wielki zwolnij, koleś wypalił... Zwolnij, dobrze? Chleba. Hej. Jesteś ranna? Nie! Cholera. Muszę z tobą pogadać. Nie ma mowy. Niech sobie znajdzie kogoś innego. Maria, muszę coś z tym zrobić. Wiesz, ilu ludzi dziś straciliśmy? Wiesz, co to jest grane? To ma coś wspólnego ze mną? Pogadamy o tym później. Powiedział ci, gdzie jest laboratorium? Porozmawiamy później. Później. Jasne. Jeden pieprzony błąd i ja też zostanę wdową, tak jak one, rozumiesz? Muszę to zrobić. I nie wiem, co mam ci powiedzieć. Jasne. Maria. Maria! No i zaczyna się. Słuchaj. Jeśli cokolwiek mu się stanie, to twoja wina. Wiesz, że jest ci wdzięczna? Tak, wiem. Zaprowadzę tę twoją dziewczynkę do świetlików. Nie musisz się o nic martwić. Tak będzie lepiej. Może wyniknie z tego coś dobrego. Muszę pogadać z Eli. Powtórz, nie dosłyszałem. Joel! Co się stało? Ta twoja dziewczyna właśnie zabrała naszego konia i odjechała. W którą stronę? Chodźmy. Przed chwilą stąd wyjechała na koniu. Wracaj do środka. Pomóż reszcie sprzątać. Okej. Spokojnie. Uważajcie tam. Tam. Tak. Jakie ślady? Nie może być daleko. Znajdziemy ją, nie martw się. Marta dziewucha. Często odwala takie numery? Pierwszy raz wywinęła coś takiego. Nie wiem, co jest grane. Tędy nie pojechała.
Ślady kopyt. Wjechała w las. Jedźmy. Eli, co ci strzeliło do głowy? Tutaj. Kolejne ślady. Okej, dobra. Za dużo, cholier! Naokoło, osłaniam cię! Yeah.
Chodźmy. Wracajmy na konie. Ślady prowadzą tam. Mam nadzieję, że jej nie dorwali. Nasz koń! Musi tu być! Teren wydaje się czysty. Uważaj na siebie. Eli? Eli? Tu jestem. Chryste. Jeszcze jeden. Tylko tym się musiały przejmować? Chłopcy? Filmy? Założyć dziś sukienkę czy spódnicę? Dziwne. Wstawaj, zbieramy się. A jeżeli odmówię? Rozumiesz, ile warte jest twoje życie? Ha? To, że uciekłaś i bez sensu ryzykowałaś, to było cholernie głupie. Więc chyba oboje jesteśmy sobą rozczarowani. Czego ty chcesz ode mnie? Żebyś przyznał, że chciałeś się mnie tylko pozbyć. Tommy zna ten teren. No. Przestań pieprzyć! Przepraszam bardzo, ale jemu ufam bardziej niż sobie. Możesz przestać chrzanić? Czego ty się tak bardzo boisz? Że mogę skończyć tak jak sam? Nie mogę się zarazić.
i potrafię o siebie zadbać. Ile już razy mogliśmy zginąć? Przecież jak dotąd jakoś sobie radzimy. Ale jeszcze lepiej poradzisz sobie z Tomim. Wiesz, że nie jestem nią. Co? Maria powiedziała mi o Sarze i... Eli? Łazisz po piekielnie cienkim lodzie. Żal mi twojej córki, Joel, ale ja też straciłam bliskich. Nie masz prawa mówić mi, co to jest strata. Wszyscy moi najbliżsi albo poumierali, albo mnie opuścili. Wszyscy... Kurwa, poza tobą! Więc nie mów mi, że będę bezpieczna z kimś innym, bo prawda jest taka, że będę się tylko bardziej bać. Masz rację. Nie jesteś moją córką. A ja nie jestem twoim ojcem. Dlatego każdy pójdzie w swoją stronę. Zbierajcie się! Mamy towarzystwo! Widziałem dwóch. W środku jest ich już więcej.